W kolejnym odcinku Szyciowych Wiadomości. Jak zawsze, w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Marta Łanecka. Na co dzień prowadzę kursy w Strefie Kroju i Szycia w Zabrzu, kursy online oraz szyciowe live. Y. W dzisiejszych szyciowych wiadomościach pokażę Ci, jak odszyć podwójny komin i następnie, jak doszyć go do bluzy. Skroiłam już dwa elementy komina. Tutaj, gdzie jest dłuższa linia, mamy złożenie materiału. Ten łuk w kominie jest to linia pod kroju szyi, czyli tutaj, gdzie mamy łuk. Tutaj nasz komin będzie doszyty do podkroju szyi. Delikatnie tutaj jest po skosie. Zobaczcie, są skrojone dwa kominy, takie same. Teraz zarówno jeden, jak i drugi komin składamy na pół prawą stroną do prawej. I zszywamy w jednym i w drugim kominie tutaj ten brzeg. Dwa elementy komina zostały zszyte. Załóżmy, że komin różowy to będzie komin wierzchni, a komin szary to będzie komin spodni, czyli ten, który będzie wewnątrz. Jeżeli byś chciała, aby w Twoim kominie był sznurek i dziurki na sznurek, to w tej chwili musisz wyznaczyć sobie miejsca wykonania dziurek i je tutaj maszynowo wykonać lub po prostu nabić oczka. My szyjemy komin standardowy, bez sznurka, także tych oczek nie będziemy w tej chwili wykonywać. Takie tak odszyte kominy wyglądają w ten sposób. Tutaj będzie tył naszego komina, czyli ta część, którą wszyjemy do tyłu do dekoltu w tyle. Tu będzie przód. Ale na, najpierw musimy je połączyć. Tak odszyte kominy wkładamy do siebie prawą stroną do prawej. Czyli jeden komin musimy przewrócić na prawą stronę. I będziemy zszywać tutaj ten brzeg, który jest prosty. Nie ten, który jest po łuku, tylko ten, który jest prosty. Wkładamy jeden do drugiego. Tak jak mówiłam, prawą stroną do prawej, szwy układamy na siebie, spinamy i następnie dopinamy brzeg do brzegu, dookoła. Tak wyglądają spięte kominy ze sobą. Zobaczcie, ten brzeg, który był po prostym, on jest spięty dookoła. Teraz należy dookoła takie kominy zszyć. Tak wyglądają zszyte kominy ze sobą. Zanim jednak przewrócimy je na prawą stronę, to tutaj w tej dolnej części na środku wyznaczymy sobie mały nacinek. On pomoże nam prawidłowo wszyć komin do podkroju szyi. Komin przewracamy na prawą stronę i kształtujemy brzeg. Tak wygląda odszyty mój komin, prawa strona, lewa strona. Teraz, jeżeli tutaj wykonałaś dziurki, to w tym momencie musisz poniżej górnego brzegu wykonać stemnowanie dookoła, aby one tworzyło nam tunel na sznurek. My tego stemnowania nie będziemy wykonywać. Ten komin jest gotowy do wszycia. Komin będziemy wszywać do bluzy z raglanem, natomiast tutaj nie ma znaczenia, czy to jest raglan, czy to jest rękaw główkowy. Wszywa się go dokładnie tak samo. Musimy sobie wyznaczyć połowę dekoldu w przodzie oraz połowę dekoldu w tyle. Składam bluzę na pół, Tutaj przyreglanie szef do szwu i nacinek wykonuję wyznaczający mi połowę dekoltu tyłu. Kolejny nacinek wykonuję na połowie dekoldu przodzie. Bluzę obracam na lewą stronę i znowu, tak jak mówiłam, różowa strona jest prawą stroną, a szara strona będzie tym kominem wewnętrznym, czyli lewą stroną. Wkładam komin do środka bluzy, prawą stroną do prawej, czyli tutaj w środku mam prawą stronę bluzy, a tutaj mam tą część komina, która ma być na zewnątrz. Naczynek wykonany na środku komina. Spinam z nacinkiem wykonanym na środku dekoldu w przodzie. To jest pierwszy punkt. Szef łączący komin. Spinam równo z nacinkiem wykonanym na środku dekoldu w tyle. Następnie dopinam dwie warstwy komina do linii dekoldu dookoła. Komin został. Dopięty do linii dekoldu. Teraz należy go wszyć dookoła, następnie szef łączący obrzucić na overlocku. Tak wygląda doszyty komin do linii dekoldu. Tutaj jest szef łączący komin z dekoldem. On został obrzucony na overlocku. Mam nadzieję, że już wkrótce informacje, które przekazałam Ci w tych szyciowych wiadomościach, wykorzystasz w swoich szyciowych projektach. Do zobaczenia w następnych szyciowych wiadomościach.